Witam Was ponownie na moim kanale. Tak jak widzicie, zniknęłam Wam na trochę, ale to tylko dlatego, że po prostu musiałam swoje odchorować. Zaczęła się wiosna i momentalnie zaczęły się przeziębienia. Mam nadzieję jednak, że w niczym nam to nie przeszkodzi i będziecie dalej z przyjemnością oglądać moje filmy. I dzisiaj mam dla Was taki film, który myślę, że również będzie dla Was bardzo przydatny, ponieważ jest to film o prawidłowym utrwalaniu korektora pod oczami. Jest bardzo wiele technik, które pozwalają na przedłużenie trwałości korektora pod oczami i wiem, że na pewno wiele z Was ma z tym problem, ponieważ czytałam Wasze komentarze i korektor zwyczajnie zbiera się pod oczami, albo przemieszcza się, albo wygląda po paru godzinach bardzo nieładnie. I przez ostatnie kilka dni robiłam takie eksperymenty, chcąc sprawdzić, która technika sprawdza się najlepiej. I pokażę Wam ją dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam ona spodoba. Liczę na to, że dacie mi znać, jak się u Was ona sprawdziła. Teraz opowiem Wam trochę o kosmetykach, które będą Wam potrzebne w tej technice, ponieważ niestety, tak jak to jest z technikami, trzeba mieć kilka kosmetyków, kilka pędzelków, żeby tę technikę zwyczajnie wykonać. Jest ona może nie taka zwykła, ponieważ nie używamy tylko jednego kosmetyku, ale używamy ich kilka. Ale nie zniechęcajcie się, ponieważ ona naprawdę działa, ponieważ ja to sprawdziłam, ta technika działa, korektor pod oczami trzyma się rewelacyjnie, nigdzie się nie przemieszcza, nie gromadzi się. Teraz szczególnie, bo zaczynamy nosić okulary przeciwsłoneczne i bardzo dużo będziemy przebywać na słońcu, na pewno Wam się ta technika przyda. Jest to technika wieloetapowa i tak jak mówiłam, będziecie potrzebowały do niej kilku kosmetyków. Oczywiście nigdy nie zapominajcie o użyciu najpierw kremu pod oczy. I musi być to krem dobrany do Waszych potrzeb i do typu Waszej skóry. Ja akurat używam z przyjemnością ostatnio kremu z linii Anti-Age Global i Froché, który ma taką właśnie fajną końcówkę do nakładania, która dodatkowo jeszcze chłodzi oczy. Kiedy zaczynam rano pielęgnację, a potem makijaż, to taki właśnie krem o lekkiej konsystencji doskonale się pod oczami sprawdzi. Będzie nam również potrzebna baza pod cienie. Może być to baza tańsza, może być to baza droższa, taką jaką sobie wybierzecie. Wiem, że są w ofercie na przykład Essence świetne bazy. Świetne bazy ma na przykład też Etude House, więc baz pod cienie jest bardzo dużo. I tą bazę dzisiaj wykorzystamy właśnie do nakładania również korektora. Oczywiście będzie Wam potrzebny korektor pod oczy i tutaj jest akurat mój wybór, dlatego że uważam, że najlepiej w tej technice sprawdzają się takie półsuche pasty, niezbyt tłuste. Na przykład pasta Bobbi Brown, o której Wam mówiłam ostatnio, w tej technice według mnie się nie sprawdzi, ponieważ jest ona zwyczajnie zbyt nawilżająca. Ale właśnie pasty Maca są doskonałe, dlatego że one mają zupełnie inną konsystencję, są bardziej suche, więc tego typu konsystencja, tego typu wchłanianie się w skórę będzie dla tej techniki najlepsze. I później zastosowałam jeszcze jeden korektor. Jest to korektor z marki Maybelline Fit Me Concealer, o którym ostatnio Wam mówiłam, że jest to taki jeden z moich złotych grali, jeśli chodzi o drogeryjne korektory. I tu właśnie ten korektor w odcieniu 15, czyli takim lekko różowym, doskonale się do tej techniki sprawdzi, dlatego że on jest bardzo kremowy i dosyć kryjący, natomiast bardzo szybko wysycha i tworzy taką powierzchnię półmatową nawet. Ta konsystencja tego korektora jest dosyć podobna do Narsa Creamy Concealer, więc jeżeli macie Narsa, to on również do tej techniki będzie idealny. Z korektorów, które ostatnio Wam polecałam, również sprawdzi się bardzo Tip Concealer z The Sam, ponieważ on dokładnie ma też taką konsystencję, jaka jest do tej techniki najlepsza. Dodatkowo będzie Wam potrzebny jeszcze puder utrwalający, olejek naturalny, może być to olejek taki, jaki sobie wybierzecie. Może być to olejek do twarzy, na przykład olejek moringa, albo olejek jojoba, albo olej kokosowy, który często w tej technice jest stosowany. Ja akurat będę używała mojego ukochanego olejku Don Gimby, który też Wam już pokazywałam na moim kanale. Jest to olejek do pielęgnacji skóry pod oczami specjalnie, ale jeżeli takiego nie macie, może być to zwykły, organiczny olej kokosowy. Jeśli chodzi o pudry, to wrócę jeszcze może, ponieważ najbardziej znanym pudrem do utrwalania skóry pod oczami i do techniki baking jest puder Laure Mercier, puder transparentny. To jest naprawdę bardzo słynny produkt, dzięki któremu uzyskacie nieskazitelną skórę pod oczami. I narzędzia. Narzędzia to będą na przykład gąbeczki do wklepywania produktu pod oczami. I tutaj trzymam gąbeczkę Beauty Blender i trzymam gąbeczkę Blendit, którą dzisiaj pracowałam.
A jakie pędzelki się Wam przydadzą? Na przykład takie buffery, czyli takie pędzle, które bardzo dobrze rozblendowują produkty. I tutaj mam pędzelek z Real Techniques Setting Brush. Może być też pędzelek Zoewy 142 Concealer Buffer, czyli idealny pędzel do tego, żeby ten korektor sobie dokładnie pod oczami wblendować, żeby właśnie nie zbierał się Wam w załamaniach. Bo to, co się zbiera w załamaniach, to przeważnie jest nadmiar korektora. I dlatego takie pędzle, które właśnie dobrze blendują, albo gąbeczki, są do tej techniki idealne. No i mam też dwa pędzelki do nakładania korektorów. I jest to pędzelek Sisley i pędzelek Misha. Dlaczego one są takie dobre? Ponieważ mają one dość długie włosie i taki bardzo idealny czubeczek, który wchodzi prosto, perfekcyjnie pod oko, we wszystkie te miejsca, gdzie najbardziej potrzebujecie korekcji. No i zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy, ponieważ ta technika to jest głównie technika utrwalająca, więc fajnie mieć też jakąś mgiełkę utrwalającą, która będzie działała w sposób taki, że będzie to oko bardzo mocno nawilżała. I ja sobie zawsze wybieram moją ulubioną mgiełkę Fix Up z Liren. I może w filmie to niedokładnie będzie widać, ale zawsze ta gąbeczka musi być spryskana właśnie fikserem utrwalającym. I wtedy powodujecie, że korektor pod oczami trzyma się naprawdę dobrze, i nigdzie nie będzie się Wam przemieszczał. I teraz jak to zrobić? Więc zaczynacie od nakładania kremu nawilżającego pod oczy. Tak jak Wam mówiłam na początku, jest to bardzo ważny etap. A potem od razu przechodzicie do olejku i delikatnie wklepujecie go w skórę pod oczami, tak żeby on się całkowicie wchłonął. Jeśli widzicie, że jest go na przykład za dużo, to możecie delikatnie wklepać go jeszcze palcem i na przykład zebrać nadmiar już też przygotowanym beauty blenderem. Kiedy już skóra pod oczami jest dobrze przygotowana i macie nałożony olejek, jest ona taka bardzo śliska i świetlista, bierzecie sobie Wasz primer. I primer nakładacie dokładnie pod oko, delikatnie wklepując we wszystkie te miejsca, gdzie będziecie nakładały korektor. Więc może być to kącik oka, może być to strefa pod oczami, może być to też kącik zewnętrzny oka. A następnie przechodzimy do korektorów, czyli nakładamy sobie pędzelkiem pastę w te miejsca, które potrzebujemy. Dobrze jest spojrzeć w dół i zobaczyć, gdzie cienie pod oczami tworzą nam się najchętniej. Bo to nie jest tak, że nakładamy wszystko na pamięć, po prostu tak jak widzimy czasami w tutorialach, że dziewczyny malują sobie tam parę kresek byle gdzie. Chodzi o to, żeby spojrzeć i zobaczyć rzeczywiście, gdzie te cienie są i tylko w te miejsca nałożyć korektor. I po nałożeniu pędzelkiem, dlaczego nakładamy pędzelkiem? Żeby to było bardziej precyzyjne, bierzemy gąbeczkę i bardzo delikatnie wszystko blendujemy. Najbardziej idealnie jak się da, żeby ta warstwa korektora była jak najcieńsza i żeby naprawdę dobrze pod tymi oczami nam osiadła. A ponieważ gąbeczka jest spryskana fikserem, to dzięki temu macie pewność, że korektor się bardzo dobrze utrwali. I w zasadzie dla niektórych osób po pierwszej warstwie może być to już idealne zakorygowanie cieni. Więc na wierzch lubię sobie jeszcze nałożyć korektor, który dodatkowo wszystko ładnie utrwali i ten kolor będzie jeszcze bardziej dzięki temu wyrównany. I właśnie potem stosowałam już korektor Maybelline. I ten korektor właśnie sprawdza mi się do tej techniki świetnie i sama jestem zaskoczona, bo to jest super tani korektor. Nakładam go bardzo cienką warstwą w samo zagłębienie tutaj, tuż przy nosie, przy kąciku oka, tam gdzie moje cienie są najbardziej głębokie i bardzo dokładnie również blenduję to miejsce. Do tego celu możecie też użyć oczywiście pędzelka, takiego, który Wam pokazywałam wcześniej, czyli pędzelka do blendowania, ale ja najbardziej lubię używać właśnie gąbeczki i może być to albo ten Beauty Blender, albo Blendit. No i ostatnim etapem jest użycie odrobiny pudru. Tutaj jest to też dla tych osób, które nie lubią używać pudru pod oczami. Nie musicie tego robić. Jeżeli korektor jest wykończeniowo dosyć suchy i dosyć trwały, tak jak te korektory, o których mówiłam, to prawdopodobnie puder nie będzie Wam potrzebny. Ja natomiast nałożyłam sobie na taki mały pędzelek setting brush odrobinę pudru High Definition i dzięki temu skóra pod oczami nie jest obciążona i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ale osobiście powiem Wam, że tą technikę stosuję tak w pełni, czyli razem z pudrem, tylko po prostu na jakieś eventy. Kiedy wiem, że będę musiała ten makijaż mieć naprawdę trwały, albo też bardzo trwały przez cały dzień i nie chciałabym na przykład, żeby odbił mi się tusz, albo żeby korektor się gdzieś przemieścił.
No i w zasadzie to już jest wszystko. Tak wygląda właśnie technika utrwalania korektora pod oczami. Także widzicie, jest tutaj kilka etapów. Przede wszystkim najważniejsze jest właśnie nawilżenie skóry pod oczami, a później natłuszczenie jej olejkiem. Dopiero potem nakładacie primer, korektor lub też dwa wybrane korektory i lekko to wszystko pudrujecie. I gwarantuję Wam, że dzięki temu Wasz korektor pod oczami nie przedostanie się nigdzie, pozostanie tam, gdzie chcecie przez cały dzień. I na pewno Was to ucieszy, ponieważ korektor pod oczami to jest jeden z ważniejszych elementów makijażu. Spróbujcie kiedyś nie zakorygować cieni pod oczami. Cały makijaż wydaje się wtedy zupełnie niekompletny. Więc polecam Wam bardzo tę technikę. Oczywiście pamiętajcie, że nie jest to technika, która niweluje zmarszczki pod oczami, tylko to jest technika, która niweluje cienie. Więc słuchajcie, jeżeli Wasza skóra ma tendencję do zmarszczek i zobaczycie, że bardzo źle wygląda na przykład z pudrem albo z taką ilością kosmetyków, chociaż tak jak mówię, powinno być bardzo dobrze, ponieważ pod spodem jest olejek i on powoduje, że korektory i pasty bardzo ładnie się wygładzają na skórze pod oczami. Także powinno to zadziałać w każdym przypadku, ale myślę, że każdy powinien tą technikę sprawdzić dla siebie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ją polubiłam, chociaż no, nie toleruję u siebie pudru pod oczami, ponieważ jednak moje zmarszczki są dużo bardziej widoczne. Ale bardzo mi się ta technika na przykład podoba bez pudru. Radzę Wam ją sprawdzić. Napiszcie mi, co o niej myślicie. Napiszcie, czy Wam się spodobała. Życzę Wam bardzo miłego tygodnia. Zapraszam do oglądania moich następnych filmów. Postaram się, żeby teraz trochę było ich więcej, żeby nadgonić ten ostatnie półtora tygodnia, kiedy dla Was nie nagrywałam. Już przygotowuję dla Was film z kosmetykami azjatyckimi, moimi ulubionymi kosmetykami azjatyckimi i będzie to i pielęgnacja, i makijaż. Mam nadzieję, że te filmy również się Wam spodobają i z chęcią je obejrzycie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że Wam się podobał i że Wasz korektor pod oczami zostanie w końcu tam, gdzie chcecie. A ja oczywiście zapraszam Was ponownie, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was do kciuka do góry. Życzę Wam bardzo miłego tygodnia, życzę Wam wiele słońca i do zobaczenia na moim kanale ponownie.